Więc pierwsze co powinienem zrobić, to obejrzeć miecz z każdej strony, zobaczyć czy nie ma jakichś zabrudzeń albo uszkodzeń w celu polepszenia, że tak powiem, widoczności, bo warto miecz wytrzeć z olejku goździkowego, który już na nim był. Następnie biorę tutaj taki specyficzny przyrząd, który w środku jest wypełniony pudrem diamentowym i opukuję ostrze dość dokładnie od samej tsuby aż po kissaki, czyli czubek miecza. Samo robię z mune, czyli z grzbietem ostrza. I z drugą stroną miecza. W zależności kogo spytać, to niektórzy wolą zacząć od mune, niektórzy wolą zacząć od strony miecza nazywanej ura, inni od tej, którą nazywamy omote. Następnie biorę papier różowy. Ten papier już jest lekko nasączony olejkiem, który był na ostrzu. To jest taka moja metoda. Ten olejek stanowi medium dla pudru diamentowego, który teraz może sobie lepiej trochę podziałać na ostrze. Zawsze trzymam papier w ten sposób, nie od strony ostrza, tak, żeby uniknąć wypadku. Zawsze opieram miecz o ciało w ten sposób i utrzymuję go jakby ostrzem, jeśli to możliwe, na zewnątrz, nie w stronę własnego ciała. No jak widzimy tutaj po tym, jak wygląda ten papier, no to udało się usunąć trochę brudu. Następnie odłożę teraz na chwilę ostrze. Wyjmę olejek. Szmatka batystowa. Nasączam ją lekko olejkiem. Może jeszcze odrobinę. Olejek goździkowy ma bardzo charakterystyczny, miły dla nosa zapach, więc to taki dodatkowy plus dbania o miecz. Dodam jeszcze odrobinę olejku. Tutaj ten miecz nie powinien pływać w tym olejku goździkowym, aczkolwiek trzeba nałożyć równą warstwę na miecz, tak żeby zabezpieczyć ostrze przed korozją. i wtedy będzie Wam służyć naprawdę długo. Z racji, że miecze są wykonane z stali wysokowęglowej, ona jest bardzo podatna na korozję. Fajnie się ostrzy, ma bardzo dobre parametry, może być taki miecz super ostry, ale niestety trzeba go chronić przed wilgocią. I takie tutaj taką rolę spełnia ten olejek. Znowu odłożę miecz na stojak. Nie będę rozmontowywał miecza, ponieważ nie mam żadnych luzów. Obejrzałem sobie kołeczki i wszystko siedzi jak powinno. Odnośnie czyszczenia sai, to robi się to po prostu w ten sposób. No i tutaj parę jakichś artefaktów, jakieś kawałki tu drewna wypadły. Nie należy tego mocno robić, bo można uszkodzić saję. Nie dmucha się do środka sai, żeby usunąć nieczystości, bo wprowadza się w ten sposób do środka wilgoć. Kiedy jest już wszystko gotowe, zanim włożę miecz, jeszcze raz go przetrę, bo był przed chwilą na stojaku. Chowam ostrożnie miecz. Jeszcze raz zerknę, czy nie ma żadnych luzów. Wszystko jest w porządku. Tak zakonserwowany miecz może Wam służyć dalej i w bardzo dobrym stanie może być przechowywany. Proszę.